Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, śnieg i przedostatni stopień zagrożenia lawinowego. Takie warunki panują na najwyższym szczycie Alp i Grosglockner w Odzierzewinie i Polacy. By nie narażać życia ratowników, ich szef zdecydował o przerwaniu postępowania. Naszych wobec poleciania miejsce, żeby udzielić pomocy. W tej chwili wiemy, że jest to wypadek śmiertelny. Thank you.